Ojcze, o serce dziękuję Tobie za słowa, które są uwalniane. Ja dziękuję Ci, że Twój Święty Duch działa teraz w ludzie. Duchu Święty, ja chcę, żeby te rzeczy na temat małżeństwa, rodziny były głęboko wkorzeniane w ducha ludzi. Amen. Amen. Bo na tym spotkaniu będziemy mieli spotkanie dla singli. Na pewno będą dwie pary, dwa narzeczeństwa, które też powiedzą kilka słów na temat tego, jak się poznali w Chrystusie. A potem tutaj sobie pobędziecie razem, te osoby, które będą chciały sobie razem poznawać się, może znaleźć jakiegoś sobie kogoś. Na przykład na resztę życia. A teraz chciałbym, żebyśmy zrobili sobie jeden temat na temat w aspekcie małżeństwa i rodziny. Ja chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat taki, to szczególnie jest skierowane do osób nie mających męża, nie mających żony, do niezamężnych osób. A jeżeli jesteś usługującym, to będzie przydatne też, żeby usługiwać ludziom u Ciebie we wspólnocie, czy ludziom, którym służy duszpasterską. Uważam, że wielkim problemem w Kościele, szeroko pojętym Kościele, jest umiejętność kontaktowania się mężczyzn z kobietami. W ogóle do wielu małżeństw nie dochodzi, bo ludzie nie potrafią się znaleźć. Polega to na tym, że ja już pomijam to, że ludzie nie robią tego, o czym mówiliśmy wcześniej, nie przeprowadzają pewnego rodzaju, chyba troszkę za głośno jest, nie przeprowadzają pewnego rodzaju takiego testu drugiej strony. No i też wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie, czym jest prowadzenie Boże, nie odbiera tego prowadzenia Boże. Ale nawet jeśli ludzie odbierają to prowadzenie Boże i nawet jeżeli już wiedzą, w którą stronę mają iść, jeżeli chodzi o wybór partnera, to problem zaczyna pojawiać się tutaj zupełnie inny. Ludzie w ogóle nie potrafią się poderwać. No. Jak ja patrzę na chrześcijan, jak oni się podrywają, to mnie serce boli. No chrześcijanie się tak podrywają, jak, nie wiem, jak saper gdzieś tam. Słowo honoru. Ja się tak przyglądam ludziom, mówię, jak oni to robią. Widzicie, ludzie jak się ponawracali do Boga, to oni zabili w sobie różne rzeczy przy okazji. Nie tylko ich stara natura umarła, ale inne rzeczy w nich umarły. Bo to jak stara natura umiera, to jest normalne. Ale ludzie zabijają w sobie osobowość. No mordują osobowość i nazywają to uświęceniem. Kobiety przestają się ubierać kobieco, bo po co? Teraz jestem narodzona z Bożego Ducha, ochrzczona w Duchu Świętym. Prorokuję, głoszę Ewangelię, uzdrawiam chorych. Mogę wyglądać jak worek na kartofle. Nie mam problemu. Jestem córką Boga. Modlę się o męża. Znajdź mnie. To naprawdę musi być bardzo poważne prowadzenie, żeby on cię znalazł. Musi być jak, rozumiesz, faceci są nie lepsi, bo to nie to, że tylko kobiety, absolutnie, faceci są nie lepsi,
narodzony z Bożego Ducha, on się nie musi umyć już. Po co on się umyje? Sztyft pod pachy? Nie. Jestem święty. Śmierdzę jak chmur. Słowo honoru, przecież ja się naprawdę, ja czasami gdzieś jestem, powącham, co się tam dzieje. Mówię, szok. Ale w ogóle wiecie, o czym mówię. Wiesz, jak jest grupa domowa, jest małe mieszkanie? Ja nie muszę wam mówić, jak chodzicie na grupę domową. Przyjdzie cały dzień, z tyłu mówię, dziękuję. No nie pójdzie, nie umyję nóg. Ja mówię, ci umyj nogi, bo właśnie widzicie, z tych pracujesz, że nie nogi umyj. 8 godzin w butach, więc jak zdejmiesz te buty na tej grupie, ale on jest twardy. Ale ja chcę, żebyście zrozumieli to, bo to są nam się wydaje, że jak się narodziliśmy z Bożego Ducha, to wszystko, co jest już poza tym, to jest do lamuza i teraz w tym wszystkim my mamy się jakoś znaleźć. Ludzie wyglądają jak nikt i zachowują się jak nikt. Są w ogóle zupełnie wysuci z takiego błysku osobowości i twierdzą, że teraz jakieś prowadzenie Boże będzie w tym wszystkim i że się tam odnajdą. Jak Bóg jest wytrwały, Bóg potrafi wszystko, jak Bóg jest wszechmogący. I On robi takie rzeczy. Natomiast istnieje istnieją o wiele lepsze sposoby od wieków przez tego samego Boga ustanowione. Wiecie? I trzeba zacząć na te rzeczy się przyglądać. I kobiety w kościele muszą być kobiece, a mężczyźni w kościele muszą być męscy. I ludzie muszą być normalni. Ludzie muszą się normalnie ubierać, normalnie zachowywać. I ludzie też muszą pracować nad rozwojem osobowości. Bo ludziom się wydaje, że jak są wypełnieni Duchem Świętym, to ich osobowość już nie ma żadnego znaczenia. Tylko, że niestety, ale Duch Święty się uwalnia przez osobowość. Smutna prawda. Cielesność to jest zupełnie inna rzecz. Wiesz, co to jest cielesność? Manifestacja cielesności, ona polega na tym, że my gloryfikujemy cielesność. Gloryfikujemy, podnosimy ją do rangi nadrzędnej. To jest problem. Rozumiecie? A prawdą jest to, że wszystko ma służyć naszym celom. Naszym celom. I ludzie muszą, szukający męża, szukający żony, muszą zrozumieć, że należy w normalny sposób, tak, szukać siebie. Boże prowadzenie, tak, ogląd sytuacji, jeżeli chodzi o uwarunkowania drugiego człowieka, tak, i normalny, święty podryw. Najpierw chcę powiedzieć o tym, do pań szukających mężów. Na co reagują mężczyźni? I co jest im bardzo potrzebne i w jaki sposób możecie ich do siebie przyciągnąć? Faceta trzeba przyciągnąć. Owrozami miłości, jak to Ozeasz. Podkreślam słowo powróz. Powróz. Po pierwsze, drogie panie, wbrew wszystkiemu, jaki by nie był duchowy człowiek, jaki on by nie był namaszczony, to on będzie zwracał uwagę na wasz wygląd. W ogóle facet ma bardzo wysoki poziom testosteronu. Zgadnijcie, kto nam to zrobił. To nie diabeł dał nam 40 parę procent testosteronu więcej niż kobietom. To nie diabeł, to Bóg. Bóg nam dał testosteron. Rozumiecie? I my jesteśmy wzrokowcami. I my się przyglądamy. Dlatego facet się gapi.
Przyglądać się to nie znaczy pożądać. Grzech to pożądać, a nie przyglądać. Rozumiecie? Faceci też się nie przyglądają, bo myślą, że pożądają teraz. Ale facet się musi przyjrzeć. Facet musi zobaczyć normalną kobietę. Tak? Kobietę, która jest ubrana jak kobieta. Tak? Która ma postawy kobiety. Która zachowuje się jak kobieta. Kobiety w kościele zachowują się jak faceci wielokrotnie. Pierwsza rzecz, która im przychodzi do głowy, to jest to, że wszyscy jesteśmy kumplami. Nie ma nic gorszego niż kobieta kumple. Nie chciałbym się kumplować z kobietą. Jak się kumplować z kobietą? Już psychologia udowodniła, że każde kumplowanie się mężczyzny z kobietą kończy się w łóżku. Ludzie, to świat o tym wie. Rozumiesz? Nie chcę się kumplować z kobietą. Kobieta to nie jest kumpel, kobieta to jest kobieta. Nie masz męża, to bądź kobietą, a nie bądź kumpelką dla innych. Będziesz kumpelką dla innych, to nie polecisz za daleko. Bo faceci nie będą cię traktowali jak kobietę, tylko jak kumpelkę. Będziesz się zachowywała jak kumpelka, chodziła. Wiem ostatnio, jak oglądałem ten film, rolnik szuka żony. Była jedna babka. Trzy kobiety były takiego faceta. Takiego młodego rolnika. Jedna od razu się zaprzyjaźniła z jego matką. Jedna tam nie miała żadnego znaczenia, bo ich jak było wszystko jedno. A trzecia po prostu była wpatrzona w tego rolnika. Ta pierwsza pomagała matce, doiła krowy, człowieku, opierała ziemniaki, była w ogóle w tym wszystkim pierwsza. No taka była, że no pierwsza dziewczyna na wieś. Ale potem jak były rozmowy, to ten młody chłopak, ten młody rolnik mówi: to wspaniała dziewczyna, tylko kurczę, ja nie szukam pracownika. Ja szukam żony. I wybrał tą, co nie siedziała z matką, tych kartofli nie obierała, nie doiła tych krowy. Tylko tam w niego się patrzyła i chodziła wokół niego. Bo on szukał żony, a nie pomocnika. Drogie panie, mężczyźni szukają żon. A więc bądź kobieca. Zachowuj się jak kobieta. Nie myśl, że to jest grzeszne. Bo jakbyś zobaczyła, jak zachowywały się Izraelitki 3000 lat temu, jak wyglądały, to by ci oczy z orbit wyszły. Rozumiesz? Chodziły całe w klejnotach. Rozumiesz? Bransolety różne, to tak one wyglądały. My potem, jak czytamy Pismo Święte, to my musimy też zrozumieć już, do jakiego stopnia dochodziła religia i ortodoksja religijna w tamtych czasach, tak? A na początku tak nie było. Bo to też ewoluuje, ta religia ewoluuje. Te kobiety to były normalne kobiety, tak? Bo kobiety wojny były kiedyś. A w kościele dziewczyna zachowuje się w ogóle inaczej. Ona jest teraz mężem mąż. Przede wszystkim dziewczyny, bądźcie kobietami. Najpierw kobietami. W normalnym zachowaniu i wyglądzie kobiet. Rozumiesz? Tak się zachowuj i tak funkcjonuj. Bo facet chce kobietę. Druga rzecz to jest taka, że facet bardzo lubi czuć się potrzebny. Potrzebny. Większość mężczyzn, znaczna większość, pragnie, żeby kobieta widziała w nich bohatera. Jak kobieta nie uwalnia w swoich relacjach z mężczyzną tego, że on jest bohaterem, to on się cofa też na troszeczkę. Ale tylko zacznij go traktować jak bohatera.
swoich słowach, w swoich gestach. Zobaczysz, jak zaczniesz go przyciągać. Facet, jeżeli widzi, że nie radzisz sobie z czymś i chcesz, żeby on pomógł ci w tym radzeniu sobie, to to jest dla niego wielka sprawa. On kiedy to może robić, to rośnie. Facet chce być potrzebny. Dlatego nie mów mu, ze wszystkim sobie poradzę. Poradzę sobie. Jak on chce cię gdzieś podwieźć, to ty powiedz, podwieź mnie. A nie pojadę autobusem. On nie potrzebuje twardziela. On nie szuka twardzielki. On chce cię podwieźć. I zrobi dla ciebie 20 km rundki więcej. Bo on chce być bohaterem. Nie zabieraj mu tego. Bo jak mu to zabierzesz, to mu podetnie skrzydło. Rozumiesz, co, o co tutaj chodzi? To jest bardzo ważne. Posłuchajcie, dziewczyny, to jest naprawdę istotne. I w tych pierwszych kontaktach, w tych znajomościach będzie... Faceci są silniejsi fizycznie, ale słabsi psychicznie, naprawdę. To jest normalne, no to, bo tak jest mężczyznami. Mimo wszystko, ja teraz nie, ja tego... Jak, natomiast ogólne badania na świecie takie są, mężczyźni są słabsi psychicznie. Wcześniej w ogóle umierają, więcej zawałów mają, wiecie, to różne rzeczy. Między innymi to ten testosteron też powoduje. Bardziej się, są bardziej agresywni, wiecie. Przestępstw więcej popełniają, tacy są faceci. I kiedy on przychodzi, wchodzi w relacje, pierwsze kontakty, dochodzi do pierwszych relacji, do pierwszego kontaktu, to facet, on wbrew wszystkiemu musi przebrnąć przez to. To jest trudniejsze dla faceta przebrnięcie, bo on chce być tym bohaterem jak najszybciej. Ciężko. To ci coś powiem. Jak mu pomożesz na samym początku być tym bohaterem, już jest twój. Jak mu pomożesz. Pomóż mu w tym. Kiedy jest ta relacja, tak? Niech się nie męczy. Tak? Pociągnij go tym powrotem w ogóle w te bohaterstwo. Niech on poczuje się potrzebny. Samą opowieść. Bo jeszcze mnie podwieźć później tam, wiesz, jakbyś mógł. Wiesz, jak nie, to jakoś, ale może. To duże jest dla niego. To jest duże dla niego. Następną rzeczą to jest to, że dla mężczyzny jest ważny kobiecy zachwyt. Że ona się zachwyca czymś w nim. Coś znajdzie w nim. On będzie udawał, że to jest dla niego nieważne. Będzie miał kamienną twarz. No bo on nie może pokazać, że to jest takie ważne. Ale w środku wszystko będzie w nim się cieszyć. Rozumiesz? Powiedz mu coś takiego. Mów o takich rzeczach. Nie cytuj mu pisma, proszę cię. Proszę was, kobiety. Nie tłumacz mu twojego zrozumienia czegoś tam z pisma. Nie trzeba. Wszyscy znają pismo. Wiesz, o co chodzi? Jak on nie idzie na randki po to, żebyś mu pismo cytował. Jeśli będziesz go słuchała, tego, co on mówi w ogóle, on może mówić rzeczy nieciekawe dla ciebie. Jeśli uśmiechniesz się, jak powie dowcip. Bo to będzie dla niego duże. Taki jest facet. Czy nam się to podoba, panowie, czy nie nam się nie podoba, u jednych w mniejszym, u drugich w większym stopniu. Wszystko jest też kwestią uświęcenia, ja to wszystko rozumiem. Natomiast taka jest natura męska. Taka jest ta natura męska. I takimi nas stworzył Bóg. Rozumiecie? W ogóle widzicie, jak to wygląda w świecie zwierząt? W świecie zwierząt na przykład jak wyglądają, na przykład to u ptaków bardzo często wyglądają, jak te samce są takie pełne w ogóle, wiecie, chodzą.
One często są w ogóle te samce ładniejsze niż te samice u tych ptaków. I on tak chodzi, się puszy, rozumiesz, o co chodzi? A ona to dostrzega, wiesz. Wiesz, o co chodzi? Kurka. A on go muci i tak chodzi, wie tam. Kiedy tak robisz, kiedy dajesz mu tego rodzaju uwagę, słuchasz, co on mówi, śmiejesz się z tego, jak z dowcipu, który on opowiada, tak? To on będzie czuł się dobrze. Rozumiesz? To jest bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o normalny podryw. To faceta uskrzydla i wiecie, co powoduje? Że on już planuje poważniejsze rzeczy. Bo to już jest ta, która się nim interesuje. On już planuje, już w umyśle faceta zachodzi pewien plan. Co tu zrobić więcej dla niej? Tak to działa. Mężczyzna lubi być czczony i uwielbiany. Taka jest nasza natura. I albo się z tym oswoimy, albo nie. Ja kiedyś bardzo teologizowałem dużo, ale przez taki cudowny okres w moim życiu zacząłem się godzić sam ze sobą. Jestem już blisko całkowitego pogodzenia się ze sobą. I są pewne rzeczy, przyjaciele, drodzy, które naprawdę bardzo dobrze funkcjonują. I facet musi tak funkcjonować. Facet jest powołany, żeby dbał o dom, o rodzinę, jest powołany na wojownika, powołany na zdobywcę, rozumiecie? I trzeba mu pielęgnować zbroję. Zbroja faceta musi się błyszczeć. Jak się błyszczy jego zbroja, tak, to będzie dobrze bronił domu. A jak zbroja będzie pełna różnego rodzaju pretensji, to on nie będzie chciało się jej wkładać. Bo to dumny baw. I nie ma nic wspólnego to z tym, że jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, czy nieodrodzeni z Bożego Ducha. Można być odrodzonym z Bożego Ducha i być świętym, dumnym bawią. Po prostu. I nie wolno wymagać tego, żeby faceci byli inni. A religia tego wymaga. Jak się patrzy na facetów w kościele, to jest po prostu dramat. Dramat. Bo oni chcą to zabić w sobie. Zabijają to. A Bóg nigdy nie powiedział, żeby to zabijać. Czwartą rzeczą jest niestety to, ale większość mężczyzn dopatruje się w kobietach czegoś z matki albo pielęgniarki. I takie coś ma. Szukamy czegoś takiego. To nie jest złe, bo to chodzi o to, że mężczyzna ma potrzebę, aby ktoś się o niego troszczył. Rozumiecie? Żeby się ktoś o niego troszczył. Można to w sobie zabić. Ja powiem tak. Ja w sobie to zabiłem w życiu. Ja zabiłem w sobie to w życiu. Żeby się ktoś o mnie troszczył. Wiecie? I straciłem na tym bardzo dużo. Teraz z Duchem Świętym odbudowuję to. Uczę się tego. Rozumiecie? Uczę się potrzebować rzeczy różnych, nie? To nie jest dobrze to zabić w sobie. Mężczyzna potrzebuje, aby kobieta się o niego troszczyła. Dlatego jeżeli okażesz mu troskę, okażesz mu zainteresowanie, rozumiesz? W jakiejś rzeczy, którą możesz dla niego zrobić, tak? To go pociągniesz do siebie. Okaż mu troskę.
Niech on poczuje, że chcesz zadbać o niego. Niech on to poczuje. Piąta rzecz to jest taka, że niestety, ale ludzie potrzebują dopełnienia pewnego. To znaczy, że nie wiem, facet, który jest spokojny, stonowany, taki bardzo stabilny, on nie będzie szukał takiej kobiety. On będzie szukał kobiety, która w pewnym sensie go dopełni gdzieś. Ona może być też spokojna, ale ona będzie musiała mieć jakąś nutkę w sobie czegoś, czego on nie ma. Rozumiecie? Jakąś nutkę czegoś, czego nie ma. Bo jak się wiąże ze sobą dwoje naukowców, to jest bardzo trudny związek. To trudne związki są. Trudne związki. Ludzie potrzebują się pociągać wzajemnie. Rozumiecie? A więc przyglądaj się na faceta, czego on potrzebuje. Jaki to jest facet. Zobacz, jaka jest jego potrzeba. I idź w tą potrzebę. W ten sposób go będziesz pociągać. Mężczyzna bardzo potrzebuje być szanowany. Powiem w ten sposób, że to jest kolejna rzecz. Że facet nieszanowany, któremu się nie okazuje szacunku, tak? Wcześniej czy później albo odejdzie, albo zmieni się w bestię. Rozumiecie? W ramach chrześcijańskiego funkcjonowania usnie. Bo jako porządny chrześcijanin na przykład nie odejdzie, tak? I zatrzyma w sobie bestię przez moc świętego Ducha. Ale w związku z tym usnie. A zatem jeżeli mężczyzna jest dyskredytowany, poniżany, czy kobieta okazuje wyższość, to on się źle czuje. Jak będziesz miał odpowiedź na każde pytanie, gwarantuję ci, że związek będzie trwał krótko. Jak mu na każde pytanie odpowiedź. Jak będziesz wszystko wiedziała szybciej. Mądra kobieta, o tym będę uczył dalej, jak będziemy mówić o małżeństwie. Mądra kobieta to wie, jak swoją mądrość podać swojemu mężczyźnie. Ona to poda w ten sposób, że on będzie myślał, że sam to wymyślił. Tak zrobi mądra kobieta. Bo mądra kobieta nie przyjdzie i nie wyładuje mu całego materiału, bo on tego nie przyjmie. A nie daj Boże jeszcze, jakby to robiła publicznie. Posłuchajcie, dziewczyny. Nigdy nie poniżajcie waszych facetów. Nigdy. Nigdy nie rywalizujcie. Ty możesz z nim wygrać tej rywalizacji. Rozumiesz? Ty możesz z nim wygrać. Chcesz? Tu chcesz usiąść sobie? Ty możesz z nim wygrać tej rywalizacji. Ale to, że ty z nim wygrasz, to nie uczyni waszego związku szczęśliwym. Absolutnie. Jeżeli zaczniesz go poniżać, zaczniesz z nim rywalizować i wygrywać, to w jego psychice powstanie w najlepszym wypadku niepewność, a w najgorszym wściekłość. I tyle mu grasz. Albo to będzie niepewny gość, i zacznie się wycofywać, i zaczniesz mieć pierdołę, rozumiesz? Albo powstanie, proszę ciebie, no wiesz, kto powstanie, zraniony dzik. Tak? No więc
Po co? Szacunek, jeżeli okazujesz, to okazujesz go na dwóch płaszczyznach, prywatnym i publicznym. To jest bardzo ważne. I prywatnie, i publicznie. Nawet nie wiecie, ile, drogie panie, znaczy dla faceta, kiedy publicznie o nim powiesz coś dobrego. Wśród swoich znajomych. Rozumiesz? A jeszcze niech on to usłyszy albo mu doniosł. Że ty go pochwaliłaś przecież. Że ty powiedziałaś o nim coś. On już ciebie obdarza jakimś uczuciem i ty na przykład gdzieś powiedziałaś coś o nim. Dobrego. Rozumiesz? To jest jak wygranie miliona dolarów. Prywatnie, proste rzeczy. Pytasz go o radę. Pytasz go o różne rzeczy. I w ogóle możesz wiedzieć. Jeszcze raz mówię, kobiety są silniejsze psychicznie. Odporniejsze. Większość kobiet, inaczej, więcej kobiet niż mężczyzn jest obdarowana proroczo. Więcej kobiet niż mężczyzn. One wiedzą w kościele, nawet jeżeli chodzi o kościół, tak? One wiedzą więcej, głębiej. Tak? Co nie oznacza, że nie mają pytać o radę. Bo jeśli będą pytać o radę, to będą tworzyć bohatera swojego. Rozumiesz? Będą tworzyć bohatera. A nie ma mowy już o takich rzeczach jak krytyka, wytykanie różnych rzeczy. Facet nie znosi krytyki. Nawet jeśli masz rację, bo możesz mieć rację, rozumiesz? To trzeba inaczej zrobić. To nie tak działa, że pójdziesz i jemu wykrzyczysz. Wiesz? Bo mówię, albo się zamknie w sobie i się cofnie, tak? Albo stanie się odwetowcem. Wbrew pozorom, kiedy zaczniecie, drogie panie, takie rzeczy stosować wobec chłopaków, z którymi się poznajecie, którzy mają być potencjalnie waszymi mężami, zobaczycie, jak to działa. Od samego początku. Bądź kobieca, okazuj mu szacunek, podnoś go do rangi bohatera. Nie wykłócaj się z nim, nie teologizuj. Nie kłóć się. Nie mów, a ja powiedziałam tak. A to powinno być inaczej. Ale ja tak słyszałam. Może się już nie umówić drugi raz. Tak mu wyjaśnisz, proszę ciebie, jakieś zagadnienie teologiczne dogłębnie, przy pierwszej pizzy, to ja nie wiem, czy w ogóle wiesz. Czy zechce gdziekolwiek z tobą iść jeszcze. Tak? Ale jak go zapytasz o różne rzeczy, tak? Jak wyciągniesz rękę do jego różnych spraw w życiu. Jak zaproponujesz mu, tak, różnego rodzaju działania pomocowe. Jak zgodzisz się na jego różne propozycje, gdzie on chce cię wyręczyć, coś zrobić. Rozumiesz? On może to robić nieporadnie. Nie wiem, może ci będzie chciał ponieść twoją małą torebkę. Ma teraz taką chwilę, że jest również w takim stanie emocjonalnym, że musi coś ponieść, to torebkę ci będzie. Niech niesie tę torebkę! Daj mu nieść tę torebkę! Rozumiesz? Ten to niech i ciebie niesie pod tą torebkę. Daj mu! Bo rośnie ci bohater. Bez bohatera z tego wychodzi. Zrozumcie to, to jest proste, to naprawdę jest proste. To naprawdę jest proste. Ale nie są prości w obsłudze. Druga rzecz. Do pani. Drodzy panowie, po pierwsze, dla kobiet bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa.
Ja o tym już wcześniej wspominałem. Poczucie bezpieczeństwa. A więc zacznij od prezentacji poczucia bezpieczeństwa finansowego. Kobiety potrzebują mieć poczucie bezpieczeństwa. To ty płać rachunki. To ty zapraszaj. To nie siedź, jak przyjdzie do płacenia za tę pizzę, to nie udawaj proszę ciebie, że właśnie rozumiesz, czytasz psalm szósty. Rozumiesz? Jak nie będziesz płacił za nią, to co ty zrobisz im? Powiedz. Od razu dasz jej informację, że jesteś, rozumiesz, pustak. No a kto chce z pustakiem żyć? Żeby żyć z pustakiem, rozumiesz, o co chodzi? Słuchajcie, coś wam powiem. Szczerze. Normalnie. Bardzo szczerze. Jeżeli kobieta decyduje się świadomie na to, żeby żyć z facetem, który jest niezaradny finansowo, to moim zdaniem ona ma problemy psychiczne. Takie jest moje zdanie na ten temat. Uważam, że ona ma coś z głową. Jakieś zaburzenie w niej jest. Ona potrzebuje natychmiast kogoś mieć, to bierze kogokolwiek. Bo ja muszę mieć kogoś. Facet musi być zabezpieczeniem finansowym. Tak człowieka stworzył Bóg. Rozumiecie? To nie ona z dziką chodziła do lasu i przynosiła dzika. To on szedł po tego dzika i tego dzika przynosił, tak? A ona tego dzika miała oprawić i zrobić, proszę ciebie, dziczyznę. To była taka rola, to rozumiecie, o co tutaj chodzi? To on miał to robić. Jak on tego nie robi, tylko on leży, rozumiem, wiesz? Bo on przeżywa Ducha Świętego. To do widzenia. I nie odbieraj, dziewczyno, tak, dziwnych informacji, że to cię Pan do niego prowadzi. Pan nie prowadzi do takich leserów. Pan nigdy cię nie prowadzi do lesera. Nigdy. Bo leser to jest śmierdzący leń. A lenistwo to taki sam grzech, jak morderstwo, złodziejstwo czy bałwochwalstwo. Taki sam grzech. Być leniem. Facet nie chodzi do roboty, nic nie robi. Rozumiesz? Nie przynosi pieniędzy, tak? I teraz, a ty mówisz, że mam prowadzenie wobec niego. Jakie masz prowadzenie? Masz zaburzenie. Też to podobne, się rymuje, ale nie prowadzenie. To nie tak. Zaraz będzie mieszkał przy ciebie u ciebie. Zaraz ty będziesz płaciła wszystkie rachunki, on będzie rozważał pismo. To w Izraelu byliśmy, tam ci ortodoksyjni żydzi, człowieku, sześcioro dzieci, oni nie pracują, przecież będą pismo rozważa. On nie ma pracy. Czasu do pracy chodzi. Spłodził sześcioro dzieci, rozumiesz, o tym pismo rozważał. Szok. Ja na jej miejscu to bym mu ugotował te pismo, wiesz, o chodzi. Bo mu klopców na roku wrócił z Izajasza. Podał, proszę państwa. Moszę. Jedz. Dziewczyny, pamiętajcie o tym, żeby nie brać pustaków. Panowie, kobiety potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Wchodzimy w relacje jako ludzie posiadający zabezpieczenie finansowe. Proste. Tu nie chodzi, że ty masz być milionerem, tu chodzi o to, żebyś ty był stabilny finansowo. Stabilnością finansową pociąga się kobiety. Proste. Czy wy w ogóle, jak troszkę przelecicie, gdybyście chcieli sobie przejrzeć socjologiczne rzeczy, to zobaczycie, że większość kobiet w ogóle to wybiera sporo starszych mężczyzn. Sporo starszych. Dlatego, że one widzą w nich stabilizację finansową. No bardzo proste. To są badania, socjologiczne badania na całym świecie. Rozumiecie? Z różnych kultur, z różnych nacji. To znaczy, tak jest zawsze nie, ale taka jest większość, bo niestety o tym się uczy na studiach. Poza tym, wiecie, taka jest mentalność, że jak starszy, to już się wyszumia i koniec. No tak. Teraz
Natura tak ukształtowała, tak jest ukształtowana natura u kobiety przez Boga, że kobieta jest nastawiona bardziej na stałego partnera niż na romans. Kobiety szukają stałych partnerów. Rozumiecie? Dlatego, kiedy umawiasz się z dziewczyną, to przede wszystkim miej poważne intencje. To do każdego z was, panowie. Poważne intencje. W ogóle nie umawiajcie się, bo to jest... Nie umawiajcie się dla zabawy, wiecie? Bo to nie bawimy się ludzkimi sercami, wiecie? Nie bawimy się sercami ludzkimi. Ja nie znoszę takich rzeczy, jak się ludzie bawią w ogóle swoim sercem, wiecie? Bo to... Uważam, że to jest w ogóle normalny grzech. Wiesz, pobawić to ty się możesz, nie wiem, tam w kulki sobie pokraje. Ale jak idziesz do drugiego człowieka, tak? To rób to poważnie. I kobiety, one naturalnie będą szły poważniej. A facet to musi przyjąć przez decyzję to, że on poważnie idzie. Rozumiecie? Bo facet ma trudniej pójść poważnie. Bo to wiecie, to zdobywca, on pójdzie tutaj, wsadzi nosa, tam wsadzi, zobaczy, co tam się dzieje. Tak? Tu zranił jedną, zranił drugą, zranił trzecią, on wcale nie zraniony. Jemu nic się nie stało. A więc... Bądźcie nastawieni na prawdziwy związek. Na prawdziwy. Jeżeli masz Boże prowadzenie, zbadałeś temat, to bądź nastawiony jeszcze na prawdziwy związek. Idę na tą randkę, idę na to spotkanie i ja tam naprawdę idę, bo ja liczę, że z tego coś poważnego wyjdzie. Poważnie do tego podchodzę. To nie podchodzę do tego byle jak. Kobiety bardzo lubią, jak okazują się uwagę. A więc, panowie, okazujcie uwagę kobietom. Uwagę pod każdym względem. Nie tylko na to, co mówią, ale na to, co robią. Okazujcie uwagę. One często nie powiedzą jakiejś rzeczy, ale stworzą pewnego rodzaju atmosferę. I trzeba to trochę poczytać. Módlcie się do Boga, żebyście dobrze czytali. Tak trzeba robić, to jest normalne. Ona nie powie czasami czego. Tak? Ale stworzy jakąś atmosferę, jakąś sytuację. I trzeba być uważnym na tą sytuację, przyglądać się tej sytuacji. Jak ja się mam w niej odnaleźć, co ja mam w ogóle zrobić? Ucz mnie, Duchu Święty. No tak. Bo my z Bogiem chodzimy, wiecie. No w ogóle to tak się idzie. Ucz mnie, Duchu Święty. Ważne są proste rzeczy dla kobiet. Naprawdę, panowie. Ja też to odkryłem. Dalej odkrywam. Proste otwarcie drzwi. Puszczenie jej brzuchem. Ja nieraz chodziłem w ogóle, teraz o to dbam coraz bardziej. Zawsze się pchałem pierwszy gdzieś tam. Chodziłem, bo to nie chodzi o to, że my jesteśmy zagadką też duchowymi ludźmi. Dużo, tu chodzi o to, że jesteśmy też mężczyzną i kobietą. I to, rozumiecie, to jest w ogóle normalne. Facetowi inna rzecz sprawia przyjemność, kobiecie inna rzecz sprawia przyjemność. Róbcie te małe gesty dżentelmeńskie. Małe gesty. Tak, ja wiem, że my żyjemy w XXI wieku i to jest takie, wiecie, dzisiaj wcale nie trzeba. To nieważne, że nie trzeba. Ja też coś wam powiem. Ona może mówić, że nie trzeba. A ty rób. Dobrze? No. I one będą mówić, amen.
No będzie nie trzeba. Interes, w ogóle interesuj się różnymi rzeczami. Ja też się tego uczę. Daty urodzin. Imię psa. Pozwolę. Rozumiesz? Uczysz się tego. Zapamiętuj te rzeczy. Ja jeszcze raz mówię, ja też się tych rzeczy uczę. Tylko ja już późno. Ja już późno się uczę. Jak ty nie masz jeszcze męża, nie masz żony, to się ucz teraz już. Pamiętajcie o tych takich rzeczach jak proste, krótkie informacje, SMS-y, telefon w ciągu dnia, cokolwiek. Rozumiecie? Niech to płynie. Niech to nie będzie tak, że nie widać waszej odpowiedzialności. Kobieta chce widzieć, że facet bierze odpowiedzialność. I to są te małe rzeczy. Z jednej strony kobieta zawsze będzie chciała mieć taką swobodę, taką wolność pewnego rodzaju. Z drugiej strony będzie chciała, żeby brać odpowiedzialność. To też potrzeba cudu, żeby to połączyć. Naprawdę. Ale ja wierzę w cuda. Ja wierzę, że to jest możliwe. A więc bierz odpowiedzialność za takie małe rzeczy, że ty zapamiętasz, że ty zadzwonisz, że ty napiszesz. Większość kobiet więcej mówi niż mężczyźni. Większość, ja nie mówię, że wszystko, ale większość. One mówią. Mówią ci o czymś, niekoniecznie oczekują, że rozwiązanie im dasz, one chcą o tym porozmawiać. One chcą o tym porozmawiać. Porozmawiaj. Bądź zainteresowany. Nie ziewaj. Jest coś powiedziane? Ziewa. Tak. Nie rób tego. Ucz się mówić miłe rzeczy, czułe słowa. To facetowi nie jest prosto mówić takie rzeczy. Czułe rzeczy. Dużo facetów myśli, że powie raz na jakiś czas kocham cię. Na przykład na początku małżeństwa. A potem mówią, no przecież wiesz. Jak się zmieni, to ci powiem. Tak. No przecież wiesz. Kochasz mnie, no przecież wiesz. Wiem, ale mów. Rzeczy trzeba wypowiadać. Mówić czułe słowo. Stale podtrzymywać kontakt. Podtrzymujcie, panowie, kontakt cały czas. Nie oczekujcie, jakby bierzcie odpowiedzialność za ten kontakt. Kobieta będzie szukała tego kontaktu w wielu przypadkach bardzo częściej, ale to nie oznacza, że ty jesteś zwolniony od aranżowania tego kontaktu. Nie jesteś zwolniony, masz aranżować ten kontakt. Zapytać się, co u ciebie, jak przeżyłaś dzień. Rozumiesz? Ona ci będzie wtedy opowiadać. O takich rzeczach, o których w ogóle nie wiedziałeś, że istnieją. Jeżeli się umawiamy z kimś, to działamy w sposób odważny i zdecydowany. Proszę was, nie czajcie się do siebie. Nie podchodźcie do siebie w ten sposób. Wiecie, że to jest paranoiczne. Paranoiczne. Że się ludziom wydaje, że zostaną odrzuceni. A skąd ty wiesz, czy zostaniesz odrzucony, po prostu jak się tam nie zbliżysz? No może w ogóle zbliż się do takiego miejsca, żeby cię chociaż odrzucić można było. Bo to inaczej zostaje w sferze paranoi.
Nie podejdę do niej, nie porozmawiam. Dlaczego do niej nie podejdziesz, nie porozmawiasz? Zobacz. Czy ona stoi, tam właśnie stoi. Myślisz, że po co ona tam stoi? Po co ona tam stoi? Żeby co? No właśnie ona tam stoi, żeby ktoś do niej podszedł. Idź do niej. A jak ona mnie odrzuci? No to cię odrzuci. No to się dowiesz, że to nie ta, bo ta odrzuca na przykład. Sobie wpiszesz na swojej małej karteczce. Ta siostra odrzuca. Na przykład sobie sprawdzisz, czy ona odrzuca zawsze, czy tylko wtedy. Na przykład sobie trzy podejścia do siostry. Trzy podejścia. Raz odrzuciła, dwa nie, to jest dobrze. To znaczy, że miała trudniejszy moment. Wiecie, to w ten sposób, odważnie podchodzimy. Żeby w ogóle podchodzić odważnie do kontaktu z drugim człowiekiem, to trzeba wierzyć w siebie. To trzeba wiedzieć, że coś się ma. Coś się ma. A ty masz coś, czego nie ma ktoś. Bo to jest niepowtarzalne, co ty masz. Niepowtarzalna rzecz. Niepowtarzalna. Pytanie, czy ktoś to rozpozna. Jak ktoś tego nie rozpozna, to znaczy, że nie, to nie jego było. No. To nie rozpoznał perełki. To idę tam, gdzie perełki rozpoznają. Wiesz, o co chodzi? To idę tam, gdzie perełki rozpoznają. No co? No ale trzeba iść i ryzykować odważnie. Tak? Trzeba zapytać, słuchaj, może byśmy się umówili. Musicie liczyć, w ogóle liczyć się ze swoimi zakorzeniami, to jest bardzo ważne, bo to też jest coś takiego, że ja to czasami w ogóle, ludzie jak rozmawiają ze sobą, umówimy się gdzieś i od razu wiesz, a jakie masz plany? W ogóle wiesz, już plan, ja nie wiem jakie mam plany, chciałem się umówić. Ale masz jakieś poważniejsze tutaj, no bo wiesz, tak szczerze powiedz od razu, zaraz, spokojnie. Umówmy się ja. Ale coś tam, czy pan ci coś mówi? Kiedy teraz? No tak, czy pan cię w tym prowadzi? Masz takie przekonanie od pana, że do mnie chodzi? Tak ludzie rozumują. Ja przecież wiem, jak jest w kościołach. Rozumiesz? No chodzą wokół siebie, człowieku siebie. A to trzeba normalnie podejść. Słuchaj, pójdziemy gdzieś. Fajny jesteś, fajna jesteś. To też z dwóch stron. Bo też, panie, ja was zachęcam do tego, żebyście normalnie podchodzili do facetów, że to, rozumiecie, tak jak u Izajasza napisano, to czy nie rzecz nowa, tak? Oto panna zaleca się do mężczyzny. No, to biblijne. Trzeba się pozalecać do mężczyzny. Ale odważnie, proponujemy bycie razem gdzieś, chodź. Skąd my mamy wiedzieć, tak, jak my nie jesteśmy blisko? Pobądźmy blisko i zobaczymy, czy to w ogóle pasuje do siebie wszystko. Tak? Czy to gra? Będziemy się modlić, będziemy szukać Bożego prowadzenia, tak? Ale idziemy, tak? Proszę was też, nie zafiksowujcie się, bo człowiek się bardzo łatwo może zafiksować na czymś. Że sobie upatrzyłeś coś, nie wychodzi ci nic, ale jesteś w ogóle, nie, bo to jest ten, nie, bo to jest ten. Ja nie wiem, czy ten, czy ta. Ja bym w życiu nie chodził rok czasu, gdzieś tam człowieku, ja nie rozumiem, co to jest prowadzenie Pana. No, uważacie, że warto prowadzić kogoś w ten sposób, że dobiera jakieś sobie dwie osoby, które przez rok czasu się biją ze sobą. A po roku czasu opuszczają rękawice. Tak, to jesteśmy dla siebie. To bzdura jest jakaś. Sorry. Zobacz, coś się dzieje, tak? Ale i dawajcie sobie szansę zobaczenia, czy coś się dzieje. Odważnie ze sobą się umawiajcie. Nie będzie coś pasowało, nic się nie stało, tak? Bez przesady. Nie róbmy od razu i wieszcie też i znikły widły, że w ogóle wiesz, no bo jak tutaj nie chciał mnie, to no to z tego, że cię nie chciał. A co, on jeden? Tego kwiata był święty. Iść tam, gdzie ktoś będzie chciał. Ja bym w życiu nie chodził za kimś, kto mnie nie chce. Wiecie, o co chodzi? Ja bym poszedł tam, gdzie ktoś nie chce. Bądźcie zdecydowani w kontaktach. Rozmawiajcie też ze sobą szczerze, ale się też nie napastujcie, proszę was. Nie chciejcie od razu od siebie wszystkiego wyciągnąć.
Jakie masz plany? Nie wiem. Jeszcze nic nie wiem. Zaraz, daj mi z tobą posiedzieć troszeczkę. Jakoś nie wiem, czy mam plany jakieś jeszcze. Ja nie wiem w ogóle, czy mam plany. Nie wiem. Pogadajmy, pobądźmy, porozmawiajmy. Pozwólmy, żeby tak gdzieś miłość się gdzieś obudziła. Jeśli ona się ma obudzić, to niech się obudzi. Ale nie bójmy się siebie. Dobrze? Nie bójmy się. Dobrze.